Dziś portalem boxingnews.pl i mmania.pl goszczą Marcina Neumana. Witamy Cię, Marcin. Witam serdecznie zarówno czytelników Boxing News, jak i MMA-ni. Słuchaj, no musimy zapytać to tak bardziej o tej strony MMA-ni. Teraz wiemy o tym, że toczysz w najbliższym czasie pojedynek. No i podobno to jest pojedynek z Józefem Warchołem, tak się dowiedzieliśmy. No, ja też się właśnie dowiedziałem jakiś czas temu, że walczę z Józefem Warchołem na gali PLM MMA. Ciekawa informacja. Dostawałem później już telefony, jak przygotowania. Odsyłałem do tych dziennikarzy, którzy pisali te informacje o walce, no bo oni na pewno wiedzą lepiej ode mnie, jak przygotowania, no bo skoro wiedzą o walce, o której ja nic nie wiem, no to podejrzewam, że najlepiej byłoby pytać u źródła, czyli u nich. A tak zupełnie poważnie, to oczywiście nie ma żadnego tematu walki z Józefem Warchołem. Nawet nie ma rozmów jakichś przypuszczalnych, potencjalnych, ponieważ ja wracając do boksu w czerwcu przekonałem się, że podjąłem słuszną decyzję, bo te gościnne występy w MMA oprócz tej walki z Saletą na KSW mi nie wyszły. W walce z Saletą zostałem okradziony ze zwycięstwa. Uważam, że dałem mu nauczkę za ileś tam tych naszych prywatnych spraw. No niestety, no, zwycięstwo zostało mi ukradzione. Natomiast do MMA już nie wracam. W boksie zmierzyłem się z aktualnym mistrzem świata w boksie tajskim Martinem Pacasem. Bezdyskusyjnie tą walkę wygrałem i sam sobie odpowiedziałem na pewne pytanie, no, które mnie jakoś tam nurtowało. Teraz już wiem, należy robić to, co się umie. Ja umiem się bić na pięści, mimo tego, że nie jestem wirtuozem i nigdy nie byłem materiałem na mistrza świata. Chyba nawet na mistrza Europy nie byłem materiałem. To uważam, że tytuł międzynarodowego mistrza Polski absolutnie był w moim zasięgu. No i zobaczymy, co coś przyniesie, bo ja już w boksie pozostaję. Nie zostało mi dużo walk, bo podejrzewam 2-3. I dlatego chcę roztropnie to wszystko pokierować, aby te walki coś znaczyły. Do 2 grudnia czekam na odpowiedź Przemysława Salety, bo dostał bardzo intrygującą propozycję z mojego obozu gali w Częstochowie. Na gali w Częstochowie taka walka miałaby się odbyć w kwietniu. No zobaczymy. Jeżeli odpowiedź żadna nie przyjdzie, to czy przyjdzie negatywna, to temat walki z Saletą definitywnie ucinam 2 grudnia i już do niego nie wrócę. A póki co, no zobaczymy, co czas przyniesie. Zobaczymy więc, co czas przyniesie. Do Salety może za chwilkę jeszcze potem wrócimy, ale tak, żeby usystematyzować teraz to, wspomniałeś o tym, że no, walki z Józefem Warchołem nie będzie, jednak to nie ten pojedynek, ale te przygotowania, trochę się tu śmialiśmy, jednak są cały czas, no bo się szykujesz do swojego występu. Ten występ już całkiem niedługo, bo 30 listopada. Tak, to prawda. Najprawdopodobniej, to już jest tak na 90%, zmierzę się z byłym amatorskim mistrzem Bośni i Hercegowiny, Aleksandrem Serbiciem. I to tyle dobry rywal, dobry wybór, bo nie odbiega warunkami fizycznymi zbytnio ode mnie, także może być fajna, dobra walka. Jestem od miesiąca w treningu. No jak zwykle mam problem z wagą, bo to już standardowo, od kiedy skończyłem 30 lat mam problem z wagą. Ale zobaczymy, no może tym razem... Może trzeba wagę zmienić. Albo trzeba zmienić wagę, albo trzeba zmienić jedzenie, no nie wiadomo. W każdym razie, no mam nadzieję, że jeszcze trochę czasu pozostało i no jeszcze troszkę się to wszystko uda zmienić. Na pewno to wielka sprawa, bo w Częstochowie walczyłem ostatni raz 6 lat temu. Miałem też walkę amatorską, którą wielu ludzi w Częstochowie pamięta, bo to chyba najbardziej krwawa walka, jaką w życiu stoczyłem, to właśnie w amatorstwie w Częstochowie z moim przeciwnikiem Chrobotem. Co rundę któryś z nas był liczony. W pierwszej ja, w drugiej, w trzeciej on, w czwartej ja. Ostatecznie wygrałem 3-2 na punkty. Walka naprawdę do dzisiaj jedna z największa rzeźnia, jaką stoczyłem w życiu. W każdym razie cieszę się na tą walkę, cieszę się, że wystąpi na tej gali Rafał Jackiewicz. Z Rafałem jesteśmy dogadani na 2 pojedynki. Następny stoczy o tytuł w kwietniu. Oprócz tego 2 walki o Młodzieżowe Mistrzostwo Świata. Sportowo najlepsza gala, jaką NG Promotion do tej pory zorganizowało. No i cóż, cieszę się, że to wszystko idzie w dobrą stronę, że ten boks, pomimo tego, że to jest bardzo trudne środowisko, można jednak robić
mogą go robić pasjonaci, bo ja jestem pasjonatem. Moi współpracownicy w Engie Promotion również są pasjonatami. My głównie robimy to dla pasji. Oczywiście robimy to również dla pieniędzy, bo z tego żyjemy, ale przy tym wszystkim się bardzo dobrze bawimy i o to chyba w tym chodzi. Ja tylko jeszcze tak szybciutko, jeśli chodzi o tą galę najbliższą. Taki kamyczek do ogródka MMA-ni. Będzie też walka MMA. Tak jak tradycją już jest na waszych galach, to i tym razem również reprezentanta wydradzimy z Częstochowy, zobaczymy. No tak, MMA już tak głęboko wrosło się w mentalność, jeśli chodzi o kibiców sportów walki, że trudno nie dać im jakiejś walki MMA, bo jednak ludzie na to czekają. MMA święci ogromne sukcesy, jeśli chodzi o popularność. No, dwa grosze również do tego swoje, uważam, dołożyłem tą walką z Mariuszem Pudzianowskim. No może nawet trzy. Może nawet pięć. W każdym razie od tego momentu, od tej całej promocji, tej walki, która trwała bardzo długo, bo pół roku, zaczęło się wielkie boom na MMA i to dzięki, prawda jest taka, powiem wprost, dzięki mnie cipki, czy tam kułaki, czy tam jeszcze ktoś tam mają okazję zarabiać dużo lepsze pieniądze niż gdyby takiej walki nie było i mówię to wprost. Będzie walka MMA, będzie walczył Łukasz Milczarski z Częstochowy, z Wydra Gym, z jedynej częstochowskiej sekcji MMA. I cieszę się, że gala nosi tytuł i nazwy, właściwie nazwy, Obrona Częstochowy, Fight Night 7, Obrona Częstochowy. Będzie jeszcze Tomasz Dobosz, bardzo popularny w Częstochowie zawodnik, który uważam jest trochę zmarnowanym talentem, bo... Ale to już oczywiście w boksie mówimy. Tak, mówimy już o boksie. Wielu zawodników z Częstochowy, do tego Jackiewicz, Kwiatkowski, młody Wątroba, który jest bardzo utalentowanym zawodnikiem, Jacek Rusicki, świetna gala. Rozpoczniemy walką MMA, później już tylko boks zawodowy. Wspomniałeś o tym, że to jest teraz tak, już sam już tak gdzieś tam sobie układasz to wszystko. Dwie, trzy walki jeszcze pięściarskie, no i być może to będzie jakby koniec już tej twojej przygody takiej bezpośrednio zawodowym pięściarstwem. Mówisz, że musisz roztropnie dobierać rywali. Powiedz, ta walka z Saletą sam stwierdziłeś, do 2 grudnia ma czas Przemek Saleta, żeby się zdecydować na to i podjąć rękawicę przez ciebie rzuconą. To oczywiście byłoby fajne podsumowanie tego wszystkiego, ale jeśli nie, to zastanawiałeś się nad tym, czy może chciałbyś ewentualnie kiedyś w przyszłości z jakimś nazwiskiem innym, poważnym w boksie zawodowym się zmierzyć, może gdzieś kiedyś brałeś pod uwagę kogoś, z kim ewentualnie mógłbyś powalczyć tak, żeby gdzieś tam podsumować tę swoją przygodę z zawodowym sportem. Dlatego Saleta dostał czas do 2 grudnia, bo ja nie mogę w nieskończoność czekać na to, czy on się zdecyduje, czy on się nie zdecyduje, bo ja mam swoje plany, swoje życie i absolutnie Saleta nie jest jakimś głównym czynnikiem, który decyduje o mojej karierze, czy ja walczę, czy ja nie walczę. Tak bardzo chcę do tej walki doprowadzić, bo uważam, że mi się to należy. W związku z tą kradzieżą, jaka mnie spotkała na KSW 14, kiedy zdjęto mnie z Salety w pełnym dosiadzie, kiedy do zakończenia walki brakowało może z 10-15 sekund, on już harczał, on już nie miał najmniejszych szans wyjść z tej sytuacji. I boli mnie to, że tak to wtedy było zakończone. Dlatego chcę walki bokserskiej. Ja chcę walki bokserskiej, bo tak jak mawiał Jerzy Kulej, Jerzy Kulej też nie rozumiał, pytał mnie, dlaczego my cały czas walczymy w jakichś innych historiach, dlaczego nie w boksie? Ja odpowiadałem, Jureczku, nie wiem, bo takie dostaję propozycje. Ja również chciałbym skonfrontować się z nim w boksie, czyli w naszym naturalnym sporcie. Uważam, że na pięści jestem w stanie go rozbić. No i najlepszym sposobem na to, aby się o tym przekonać, byłaby walka, jaką byśmy mogli stoczyć. No. Tyle w temacie, ale jeśli tutaj wspominałeś o znanych, dobrych nazwiskach, ja uważam, że jest jeszcze w Polsce kilka takich nazwisk, które wzbudziłyby duże emocje i zainteresowanie, jeśli chodzi o mój pojedynek, ale to po 2 grudnia, bo mam swoje typy, ale to po 2 grudnia, do 2 grudnia dam Salecie czas na przemyślenia.
To Marcin, jeszcze tylko też tak szybciutko wybiegając w przyszłość, ta walka teraz 30 listopada, twój drugi po przerwie pojedynek zawodowy. Powiedz, czego możemy spodziewać się jeszcze ewentualnie w kwietniu w takim razie? Czego możemy oczekiwać na tej gali wiosennej? To też będzie oczywiście w Częstochowie ta gala i też, też pewnie zobaczymy tam paru znanych zawodników. No i pewnie też jakieś walki o mistrzowskie pasy, zresztą o tym wspomniałeś. Na pewno w kwietniowej gali będzie o tytuł walczył Rafał Jackiewicz. W tej chwili jeszcze nie wiemy o który, pracujemy nad tym. To będzie wielka impreza, wielka gala, to będzie największa gala, jeśli chodzi o grupę NG Promotion, zarówno sportowo, w ogóle to będzie największy budżet wydany przez NG Promotion. Tą galę już planujemy, pomimo tego, że jeszcze do niej zostało tyle czasu. Odbędą się tam dwie walki w formule MMA zawodowe. Również wielu częstochowian dostanie swoją szansę, ale szykujemy niespodzianki. Natomiast to nie jest w tym momencie czas na takie dokładne analizowanie karty walk, ponieważ przed nami Fight Night 7, Fight Night 8 będziemy omawiać już po gali 30 listopada. No to jeszcze tylko na koniec poproszę Cię, żebyś tak mógł od siebie zaprosić kibiców i MMA i tych, którzy oglądają boks, oczywiście na boxingnews.pl, na właśnie tę galę 30 listopada w Częstochowie. Zapraszam wszystkich serdecznie na galę Fight Night 7 Obrona Częstochowy 30 listopada w Częstochowie. Impreza rozpoczyna się od godziny 18. Poza wydarzeniami stricte sportowymi, a będzie to 7 zawodowych pojedynków, w tym jeden MMA, odbędzie się również pokaz mody. Gośćmi będą m.in. Miss Polonia Joanna Drozdowska, Izabela Trojanowska. Wszystko na to wskazuje, że przyjedzie również do nas Tomek Adamek i Zygi Rozalski. Także myślę, że wielka gratka dla kibiców. Pokaz mody z najlepszymi polskimi modelkami odbędzie się jeszcze przed tą częścią, jeśli chodzi o sporty walki. Myślę, że to również spowoduje, że to wszystko będzie bardziej urokliwe i bardziej przystępne dla ludzi. No, po tym wszystkim, co działo się ostatnio w polskim boksie, po tych konferencjach, gdzie słyszałem o konfidentach, papierach, białkach na tego, sprzedał, nie sprzedał, potem, że tam mówili tyle, że grypsował, że go zdjęli, że go schowali, potem go podnieśli. Ludzie, moja gala będzie odpowiedzią również i na to. U mnie będzie dużo sympatycznie, dużo fajnych wrażeń, dużo sympatycznych osób i myślę, że to wszystko musi pozostać w ramach sportu. A wszystkie inne sprawy muszą pozostać tam, gdzie jest ich miejsce. No na pewno na konferencjach prasowych nie było to miejsce, aby rozmawiać o tym, kto jest konfident, a kto nie. No to my też nie będziemy rozmawiać o tym, kto jest konfident, a kto nie. Dziękujemy bardzo. Marcin Najman, Moda na boks, Obrona Częstochowy, już 30 listopada. Zapraszamy i my. Dziękuję. Zapraszam serdecznie, dziękuję bardzo.